Jak tam trenerze? Football Manager działa? Jak robicie 2-5? Będą siebie ludzie. Trener się trochę musi czuć, jakby jakąś gierkę grał na padzie. Gratulacje, bromeczki. Dziękować. To jak taktycznie wyglądamy? Myślę, że jest nad czym pracować. Łu! Tak! Oczekujemy też jeszcze dwóch sezonników przyjedzie na testy do Kielc. Cześć, Leandro! No, cześć, mał! Cześć, co tam ciebie? Dobrze! Dobrze? Strzeliłem bramkę, no, tak jak rozmawiałem. Siema, siema. Zaczynamy kolejny dzień meczowy. Dobry. Już? No, jak tak nie spałem, mówię, to już dobry trener. Witam, szanowny treneru. Cześć. Jak tam trenerze? Football Manager działa? Aha. Działa Football Manager, czy jeszcze trener nie próbował? Nie, gdzie? Przecież nie miałem czasu na zajrzeć do tego, co tam się dzieje. Kurde, tam... Wymyślałeś tego, tyle trzeba robić, człowieku. Ja chciałem, żeby to zainstalować, zgrać kraka i grać. Siemka, siemka. Cześć. Co, Seba, dzisiaj bromeczka jakaś mogłaby się mieć, co? No. Oby. No dobrze, no. Chodzę, nagrywam. Zawracam dupę ludziom, tak jak tobie teraz. Się jakoś żyje, nie? Siema, witam dzisiejszego bramkarza. Witam najlepszego fizjoterapeutę. Last Dance. Czemu Last Dance? Tak? Ale koszuleczka fajna. Najlepszy tu. Oczywiście. Siema. O, siema. Jak tam zdrówko? Lepiej, dobrze. Powoli do przodu. Hej. Siema. Kośmka. Tu byś miał co tam? A, idę. Ustawiasz tak 2-3 rzędy. Pewnie, że tak. Siema. Jak wróci 2-5? Co tam ciekawego? Jak tam wezmą? Nie wiem. Rozpada się, stary. Odkąd Matę skosiłem w B-klasie, to już chuj. Wszystko się skończyło. Mata odszedł i wiesz. Skorunęło. To przeciwnicy. Przeciwnicy. Siema. Siemano. Cześć. Jak tam? Dobrze. Siemano. 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 Cześć. Ej. Cześć. Siemano. Cześć. Siema, Tomasz? Ja. Ja opierdziałem. Serio? Tu jest Tomasz. Hello, brother. Trenerze, muszę się pochwalić. Pamięta trener, jak mówiliśmy o dronach? No to zrobiłem to uprawnie. Tak? No. A wie trener, ile to zrobiłem? 15 minut. 27. Bo jeszcze montowałem w międzyczasie. A do jakiej wagi? No te takie, te pierwsze. A 1 na 3. No? Będą siebie ludzie. Dzisiaj może do 4. Co tam? No, nagrywam cię cały czas. A wiesz, ile jesteś we vlogu razy? Ło, chłopie. Co tam? No pewnie, że skoczę. No widzisz? Bohater. Jesteś moim superhero. Bardzo spokojne wyjście, tylko hop, tak jest, wróć i bardzo spokojnie, tak jest, już idzie druga, ja na razie spokojnie rzucam, zaraz przyspieszymy, już przyspieszamy, hop, już krótkie kontakty z piłką, trzymaj, tak jest, ok, spokojnie się rozbijaj najpierw. Przyspieszamy, hop. Tu do przodu, tak jest, do przodu, tu, tak jest, zabierz mi ją z rąk, tak jest. O, już jesteś tu, o, masz, atakuj piłkę, hop, tak jest, ostatnia. 3, 4,
5, 6, 7, 2, 3, 4, 5. Brawo. Brawo! I mamy Damiana Warchoła z brameczką. Trener się trochę musi czuć, jakby jakąś gierkę grał na padzie. No jakoś trzeba umieć grać na konsoli, żeby potem operować dronem, nie? To nie grał nigdy trener na konsoli, jakąś fifkę? No jak nie grał? No to czyli... Mówię, a, okej. Okay. Czyli tym sposobem ja też bym umiał. Tak, nie jest to nic trudnego. Okej. Okay. Kiedyś można spróbować. Następny raz przed meczem będzie chwila czasu do utylny się tutaj. Dobrze. Do szkalania. Tak. Dobrze. Bo papier to nie wszystko, nie? Bo u mnie musi zdać egzamin. Dobrze. Zdałem jakieś te slalomy między chmurami. Dobrze. Ja się to wszystko postawię. Dobra, dobra. Zrobimy. Gratulacje w rameczki. Dziękować. Chciałem się wypowiedzieć, natomiast nie mogę tego zrobić. Jeśliś mój zrobił za czas kierowany telefon i w drona. To na dronie trener nie widział? Widziałem taktyczne rzeczy. Natomiast... No to jak taktycznie wyglądamy? Myślę, że jest nad czym pracować. Fryderyczku! Gratuluję bramki, rozmawialiśmy i siadło! Dobry mecz. Dzięki. Dobrze było. Co to się z tym Olszakiem stało? Co tam? No, bo tak nie do końca widziałem i... Bo podawał mu i mu użyć ręki. Aha, i on wtedy tą ręką sobie podrzucił. No. Okej. Okay. I co, jak się czujesz w drugim meczu? Występujesz? Znowu grasz sporo minut, łapiesz? No dobrze czuję. No, zacząłem bramka, ale jest okej. Okay. Wszystko w porządku. No i super. Oby tak dalej. Pięknie. Tak! Kurwa, to zrobił. No i co, znowu z równego ładnie zakręciłeś. A tym razem z bliska mam. Brawo. Szkoda tego gola, szkoda. Bo ty tam chyba od swojego, nie? Złapałeś? Dobrze mówię? Czy jak to było w końcu? Nie. Wiesz co, tam dwóch skakało i no. Którego przewróciło. Ale nie, chodzi ci o tą sytuację na rożny. Tak. No. A, no, to zagrał mój i nie miałem. A, no to tak mi się wydawało właśnie. Kurczę. No ale dobrze, szkoda. Widziałem tam dwie interwencje, jakie fajne były, no. No i oczekuję tutaj jeszcze dwóch sezonników, czy jedzie na testy do pracy. Dzięki. Ja dziękuję. Cześć. Zdrówko. Cześć Leandro! No cześć mały, cześć, co tam u ciebie? Dobrze. To dobrze? Dobrze, jak u ciebie? Ja, dziękuję. Proszę bardzo. No i ja tam też się wchodzę. Ale już odchodzę. Co? Fryderyku, jak się czujesz, że w końcu masz brameczkę na koncie i kolejny udany występ w barwach Górnika w meczu sparingowym? I co powiesz o przyszłym obozie? No tak jak rozmawialiśmy przy ostatniej okazji, im więcej występów w pierwszym składzie, no tym więcej szansy. No i dzisiaj dostałem szansę znowu wystąpić w pierwszym składzie, no i strzeliłem bramkę, no, tak jak rozmawialiśmy. A co do obozu, wyjeżdżamy w poniedziałek, szykuje się ciężki obóz na pewno, ale jesteśmy nastawieni dobrze, pozytywnie na ciężką pracę. 3 sparingi w 10 dni, no...
pozytywnie podchodzimy do tego. No, liczę na dobrze spędzony czas i kolejne bramki oczywiście. Super, dzięki. Także widzowie, dzięki za oglądanie tych dwóch odcinków z naszych meczy sparingowych. Aktualnie w poniedziałek zaczyna się chłopakom okres przygotowawczy na zgrupowaniu, także nie będziemy tam, nie będę relacjonować. No i tyle. Dzięki, że byliście, że oglądaliście, że śledziliście i mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki jeszcze raz. Siema.